Jubileuszowo po raz 15 w Komornikach odbył się powiatowy konkurs wokalny Moja ulubiona piosenka. Jego uczestnicy wyśpiewali to, co im w duszach gra. To w zasadzie tradycja. Bardzo się cieszę, że Komorniki w ogóle bardzo dobrze wokalnie stoją, dlatego że dosłownie 2 tygodnie temu był konkurs wokalny także w szkole podstawowej w Wirach. To jest konkurs o zasięgu powiatowym. Jego patronatem obejmuje go zarówno starosta poznański, ale też wójt gminy Komorniki. Także to jest już wysoka ranga, poważna sprawa. Gośćmi naszych konkursów są dzieci ze szkół okolicznych, Poznań, Luboń, Mosina, Puszczykowo. Bardzo się z tego cieszymy i mam nadzieję, że będzie to trwało. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką tego snu. Przede wszystkim pasja tych młodych ludzi, ta iskra w oku, ten uśmiech na twarzy powodował to, że cały czas my się też uśmiechaliśmy i to było dla nas niesamowite przeżycie. Takie właśnie piosenki lubimy i widzę, że idą w kierunku takiej nowoczesnej piosenki, ale cieszą się również powodzeniem te piosenki stare, które być może jeszcze my nauczyciele pamiętamy ze swojego dzieciństwa czy młodych lat. Zmagania wokalne podzielone zostały na 4 kategorie wiekowe. Jury oceniało nie tylko umiejętności wokalne i muzykalność, ale również dobór repertuaru oraz oddanie klimatu piosenki. Poziom był bardzo wysoki. Rzeczywiście tutaj ocenialiśmy w takich 3 kategoriach i wiadomo, że tutaj były delikatne tarcia, ale to rzeczywiście bardzo minimalne. To chodziło rzeczywiście praktycznie o 1 punkt, jak nas było tutaj w 5 w komisji. Jedynie 1 punkt różnicy, dyskusje były. Natomiast nie mieliśmy wątpliwości, kto śpiewa bardzo ładnie i wyrazowo i czysto i ładną barwą, a kto trochę gorzej. Natomiast zdarzały się dzisiaj też takie sytuacje, natomiast generalnie poziom był bardzo wysoki, jak co roku. W kategorii klas 7-8 zwyciężyła Natalia Domek, w kategorii klas 5 i 6 Urszula Kwiatkowska, klas 3 i 4 Joanna Papis, a w najmłodszej kategorii klas 1-2 wygrała Kalina Świątkowiak, która jednocześnie została zwyciężczynią nagrody głównej Grand Prix. Widzę okręty, morską głębinę. Te kręgi, po których płynę, aby odnaleźć w przyszłości się. Jak wyszła na... miałam taki wielki stres, a jak wyszła na scenę, to wtedy już opadł mi stres. Z kim ćwiczysz, jak długo ćwiczysz, kto wybiera ci piosenki? Ja sama wybieram piosenki. Śpiewam od chyba 3 lat. A to tak w domu bardziej, prawda? Tak, w domu. I co, warto było wyjść na scenę i zdobyć te nagrody dzisiaj? Tak, mocno. Co? Bardzo uwielbiam właśnie musicale i poczułam się jak ta bohaterka, bo śpiewałam piosenkę z Disneya, więc dla mnie to... Czułam się jak ryba w wodzie. No, zauroczyłaś jury swoim wykonaniem, stąd też to twoje pierwsze miejsce. Śpiew to twoja pasja, czy też będzie może sposób na życie w przyszłości? Chciałabym, ale jeżeli się nie uda, mam też inne plany. Ale jeżeli by już tak wyszło, że już bym była muzykiem, to bardzo bym tego chciała i... No, chciałabym, no. Organizatorem powiatowego konkursu wokalnego Moja ulubiona piosenka była Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Janusza Korczaka w Komornikach. Mogę się, że